wspólna modlitwa i kolędowanie, a po nich noworoczne życzenia. Tak rozpoczęło się spotkanie podkarpackich parlamentarzystów z marszałkiem i członkami zarządu. Wzięło w nim udział kilkunastu posłów i senatorów. Wszyscy zgodnie podkreślali, że debata zaproponowana przez marszałka jest potrzebna. Myślę, że taka wymiana informacji jest niezbędna dla wszystkich parlamentarzystów z Podkarpacia, zwłaszcza przy nowej perspektywie finansowej 2014-2020, gdy pewne zadania dopiero będą rozdzielane. Jesteśmy pytani na wielu spotkaniach naszych z mieszkańcami czy z przedsiębiorcami, jak środki finansowe na Podkarpaciu, olbrzymie środki finansowe, przynajmniej taką mamy informację, które będą do wydania. Jaka jest prawda propozycja pana marszałka, zarządu czy Sejmiku Województwa Podkarpackiego, na które dziedziny, jakie prawda środki będą szły. Oprócz kwestii związanych z nową perspektywą, debata dotyczyła też takich spraw jak ochrona zdrowia, infrastruktura drogowa czy janosikowe. Rozmawialiśmy o rzeczach, które będą miały miejsce w parlamencie, czyli w Sejmie i w Senacie, związane z regulacjami ustawowymi. To od tych decyzji wiele zależy, w jakim układzie będzie samorząd z tych decyzji korzystał, albo będą one utrudnienia. Na spotkaniu obecny był też poseł do Parlamentu Europejskiego. Tomasz Poręba zapewnił, że sprawy samorządu województwa są dla niego bardzo ważne, dlatego zabiega o nie w Brukseli. Teraz najważniejsza jest kwestia przywrócenia wstrzymanej certyfikacji. Przez najbliższe tygodnie również będę spotykał się w Komisji Europejskiej z właściwymi dyrektorami departamentów i będę, nie ukrywam, naciskał, żeby to odblokowanie nastąpiło środków jak najszybciej. Marszałek Władysław Ortyl powiedział, że liczy także na pomoc parlamentarzystów w innych ważnych dla regionu sprawach. Myślimy o wsparciu i decyzji pozytywnej dla Uniwersytetu, aby powstał Wydział Lekarski. Chcemy, aby projekt związany z wjazdami i zjazdami na autostrady udało się przeforsować w kontrakcie terytorialnym, abyśmy mogli wydłużyć realizację drogi ekspresowej S19 w kierunku południowym, chociaż do miejscowości Czudec. Parlamentarzyści obecni na spotkaniu zapewniali, że będą działać na rzecz regionu niezależnie od politycznych barw. Powinniśmy działać ponad podziałami politycznymi, aby przede wszystkim pozyskiwać środki, jak największe projekty dla województwa podkarpackiego. To jest przede wszystkim istotne, jakże bardzo ważne dla rozwoju społeczności, dla rozwoju mieszkańców województwa podkarpackiego. Sporo można było się na tym spotkaniu dowiedzieć, można było zadać pytania. Emocje polityczne nie wzięły góry, co dla mnie jest dobrą oznaką tej współpracy, bo uważam, że emocje polityczne to mamy po to parlament, żeby tam swoje emocje pokazywać, jeżeli ktoś nie może wytrzymać. Tutaj powinna być rzetelna praca. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski.